Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych i widzów przed telewizorami na spotkaniu pani minister Marleny Maląg oraz kierownictwa resortu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rodzinami zgromadzonymi tutaj oraz przed telewizorami. Witam serdecznie gospodynię dzisiejszego spotkania, panią minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg. Witam serdecznie sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pana Stanisława Szweda. Witam panią sekretarz stanu i pełnomocnika rządu do spraw ekonomii społecznej, panią Anitę Czerwińską. Sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pana Pawła Wdówika. Podsekretarz stanu i pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej panią Barbarę Sochę oraz przewodniczącą Rady Rodziny panią Dorotę Bojemską. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych i zgromadzonych tutaj gości oraz widzów przed telewizorami, tutaj przy świątecznych stołach, w rodzinnej, świątecznej atmosferze i w takim świątecznym nastroju zasiadają rodziny z dziećmi. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Rodzina świadczy o tym, kim jesteśmy i gdzie tak naprawdę należymy, gdzie jest nasze miejsce na ziemi. Rodzina od 8 lat jest w centrum działania. Po wyborach w 2015 roku zmieniła się nazwa ministerstwa, dodano do niego człon rodzina, ale przede wszystkim tutaj uruchomiono szereg działań i programów adresowanych do rodzin z programem Rodzina 500+ na czele. Reformy te zmieniły obraz polityki państwa wobec rodziny. Wsparcie rodzin zaczęto definiować jako inwestycje w kapitał ludzki, w przyszłość dzieci i w budowanie wspólnoty. O szczegółach i działaniach prorodzinnych rządu opowie dziś przede wszystkim gospodyni dzisiejszego spotkania pani minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz kierownictwo resortu rodziny. Sekretarz stanu Stanisław Szwed, sekretarz stanu Anita Czerwińska, sekretarz stanu Paweł Wdówik, podsekretarz stanu pani Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Tutaj przy stołach, tak jak państwo widzą, trwają świąteczne takie różne zadania, ozdabianie pisanek wielkanocnych, a ja teraz chciałabym oderwać od tych zadań na chwilę panią minister Marlenę Maląg i zapraszam tutaj do zabrania głosu. Szanowni państwo ministrowie, drodzy kochani nasi goście. W Ministerstwie Rodziny dzisiaj gwarno, tak jak to przystało przed świętami Wielkiej Nocy. Wielkie przygotowania, przygotowania duchowe, ale też trzeba przygotować ozdoby na świąteczny stół. Ale dzisiaj Wielki Czwartek, kiedy rozpoczynamy te nasze przygotowania do tych bardzo ważnych świąt, świąt nadziei, świąt Zmartwychwstania Pańskiego, to przede wszystkim Wielki Czwartek, przypomnienie ostatniej wieczerzy i taki moment na podsumowanie, co dla nas jest najważniejsze. Wielokrotnie o tym mówimy, ale nie tylko mówimy, tylko działamy. Przede wszystkim w sercu polskiego rządu jest rodzina, jest polityka rodzinna, wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Z nami dzisiaj tutaj jest bardzo dużo dzieci z swoimi rodzicami, którzy wykonują te przepiękne ozdoby. Aby nasze pociechy mogły się rozwijać, rozpoczęliśmy budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin. To rozpoczęło się, można powiedzieć, ta droga bardzo intensywna, dynamicznego rozwoju 1 kwietnia 2016 roku. Wprowadzenie programu Rodzina 500+, tego sztandarowego programu, z którego środki trafiają do polskich rodzin. Wielokrotnie po raz pierwszy dzieciaczki wyjechały na wakacje, ale to jest inwestycja w przyszłość, to jest inwestycja w rodzinę i program ten rozpoczął właśnie te dobre działania, dobry czas dla polskich rodzin. Pojawiły się potem kolejne programy, czy świadczenie matczyne,
czy też program wspomagający wyprawka szkolna na rozpoczęcie roku. Ale w ubiegłym roku wprowadziliśmy kolejne rozwiązanie. Rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tysięcy złotych dla rodziców, którzy wychowują drugie i kolejne dziecko do trzeciego roku życia. Szanowni Państwo, już blisko 4 miliardy złotych z tego programu trafiło dla polskich rodzin. To nie są koszty dla budżetu państwa. To jest inwestycja w przyszłość. Kiedy chcemy budować nowoczesne państwo, musimy mieć silną rodzinę. I ta silna rodzina musi mieć wsparcie finansowe, ale tak jak strategia demograficzna, którą pani minister Barbara Socha opracowała, pokazuje te kierunki zmian, kierunki, w którym powinniśmy pójść. To między innymi zmiany w kodeksie pracy, które szczęśliwie udało nam się wprowadzić, łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. I wiele zmian, które tworzy dobry klimat wokół rodziny. Nasz konkurs, po pierwsze rodzina, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, który przede wszystkim jest dedykowany dla organizacji pozarządowych, aby tworzyć ciekawe projekty wspierające rodzinę, markę rodziny. Wiele działań podejmujemy, ale rodzina to także nasi drodzy seniorzy. Też wielokrotnie mówimy o tym, jakie działania są podejmowane. W tym roku, w samym tym trudnym roku, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna, pomagamy Polakom, pomagamy seniorom. Ponad 70 miliardów złotych poprzez waloryzację godną, 13, 14 emeryturę. Ale dla nas bardzo ważne jest także wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. To właśnie ta kompleksowa polityka prorodzinna. Zmiany, które zostały zaproponowane w ostatnim czasie, ale też te zmiany, które już wdrożyliśmy od 2016 roku. To świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To także Fundusz Solidarnościowy, rozpoczęcie realizacji programów związanych z asystencją, z opieką wytchnieniową, z centrami opiekuńczo-mieszkalnymi, ale to także nowe rozwiązania, które zostały wprowadzone przez pana ministra, związane właśnie z samodzielnością, aktywnością, mobilnością, programy mieszkania wytchnieniowe czy możliwość zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych. Historyczne zmiany przede wszystkim w ustawie, którą w tym tygodniu przyjął rząd, w ustawie o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. I oczywiście dbamy też o to, aby osoby z niepełnosprawnościami po aktywności mogły funkcjonować także na rynku pracy. Dlatego też rozwój ekonomii społecznej, to czym kieruje pani minister Anita Czerwińska, rozwój tych firm przede wszystkim przekłada się na dobrą jakość funkcjonowania ekonomii społecznej. Ale tą ustawę o ekonomii społecznej, ona była tworzona jeszcze kiedy właśnie ekonomia społeczna była u pana ministra Stanisława Szweda, za co dziękuję państwu ministrom, że udało nam się przeprocedować. W tym roku, w tej kadencji wprowadziliśmy też dużą zmianę związaną z ustawą o przemocy. Do tej pory ustawa się nazywała o przemocy w rodzinie, teraz mamy ustawę o przemocy domowej. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji jest bardzo ważne. Ale bardzo ważny dla nas jest dialog. Ten dialog prowadzimy z rodzinami, z organizacjami pozarządowymi poprzez Radę Rodziny, za co dziękuję bardzo pani przewodniczącej Dorocie Bojemskiej, która kieruje razem z panią minister pracami tej rady, dzięki czemu cenne wskazówki i wypracowane rozwiązania pojawiają się dla rodzin. Szanowni Państwo, ale święta Wielkiej Nocy w tej pięknej atmosferze, którą dzisiaj tutaj mamy w ministerstwie, gdzie możemy wspólnie porozmawiać o tym, co jest rodzinom potrzebne i podziękować Państwu za to, co robicie dla drugiego człowieka. Rodzina jest w sercu polskiego rządu, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, Prawa i Sprawiedliwości i działania wspierające rodzinę.
podejmowaliśmy i podejmować będziemy przede wszystkim dla dobra drugiego człowieka, aby Polska była silna, nowoczesna i rodziną stała. Dziękuję pięknie. Dziękujemy serdecznie. Pani minister, wielkie brawa. Tak jak Państwo słyszeli, jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach tego nowego rozwiązania opowie wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Paweł Wdówik. Szanowni Państwo, prosimy o uwagę. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować, że znaleźli Państwo czas, żeby się z nami tutaj dzisiaj spotkać. To jest szalenie ważne, o czym już pani minister powiedziała, że my wreszcie doczekaliśmy się czasów, gdzie ludzie nie są dzieleni ze względu na wiek, na stopień swojej sprawności. Że wszyscy dzięki temu, jak bardzo zmienia się rzeczywistość w ostatnich 8 latach, mamy wreszcie poczucie, że rodzina jest ważna i że każda osoba w tej rodzinie jest ważna i się liczy, i że jest dostrzegana. My ostatnio przeprowadziliśmy poważną zmianę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, by pomoc, którą państwo, którą rząd kieruje do obywatela, była dopasowana do potrzeb. Wprowadziliśmy nowe świadczenie, świadczenie wspierające, które dla osób najbardziej potrzebujących pomocy będzie wynosić dwukrotność renty socjalnej, czyli 3177 zł i będzie kierowane tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna, według skali poziomu potrzeby wsparcia. To nowa skala, która pozwala precyzyjnie określać, komu najwięcej pomocy potrzeba. Tą pomocą zostaną objęte wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które takiego najwyższego poziomu wsparcia potrzebują, w tym także osoby starsze. My w ten sposób wychodzimy naprzeciw temu oczekiwaniu, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła dalej funkcjonować w rodzinie, była częścią tej rodziny, żeby były środki na to, żeby ona mogła normalnie zafunkcjonować. To nie jest nasze ostatnie słowo. Przygotowujemy kolejne programy, zwłaszcza dotyczące asystencji osobistej, ale także trwa już program samochodowy dla rodzin z osobami na wózkach, więc wiele rzeczy się dzieje i przy okazji tych świąt, życząc Państwu wiele radości, błogosławieństwa od zmartwychwstałego Jezusa i odnalezienia swojej drogi, proszę pamiętać, że my jesteśmy tutaj po to, żeby Państwa wspierać i żeby Państwa chronić, żeby rodziny, rodziny z dziećmi, rodziny z osobami niepełnosprawnymi wiedziały, że to jest ich miejsce, ich kraj. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Tak jak Państwo słyszeli, wsparcie finansowe dla rodzin jest kluczowe, co nie ulega wątpliwości, ale równie ważne są ułatwienia w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Jaką ofertę dla rodzin na tym polu ma rząd? O odpowiedź na to pytanie proszę panią wiceminister rodziny i pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej, panią Barbarę Sochę. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowna pani minister, szanowni Państwo ministrowie, drodzy nasi kochani goście,
Przed nami święta, czas rodzinny, czas, który możemy spędzić z rodziną, czas, w którym możemy budować, wzmacniać nasze relacje rodzinne, więzi. To jest bardzo, bardzo ważne dla przyszłości naszej, dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia naszych dzieci. Chcemy, żeby nie tylko święta były takim czasem, kiedy możemy spędzać czas z rodziną. Stąd nasze wysiłki, by wspierać wszystkie rozwiązania, które ułatwiają rodzicom dzisiaj w tym trudnym, zabieganym, pracowitym świecie właśnie łączenie tych dwóch ról, bycia rodzicem i bycia pracownikiem, bycia aktywnym zawodowo. I to są rozwiązania związane z kodeksem pracy, to są rozwiązania związane z pracą zdalną, z pracą być może na część etatu. Chcemy upowszechniać takie rozwiązania. Pokazujemy firmy, które ułatwiają pracownikom godzenie ról, ale również wprowadzamy szereg programów, które to umożliwiają. Program, o którym pani minister wspomniała, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który daje realny wybór rodzicom małych dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia, czyli po tym, kiedy kończy się urlop macierzyński i rodzicielski. To są absolutnie nowe rozwiązania. Chcemy też, żeby organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które działają w Polsce, miały jak najlepsze warunki do rozwoju, do tego, by mogły promować te rozwiązania, by mogły również promować życie rodzinne. To jest dla nas bardzo ważne. Korzystając z tej okazji, życzę Państwu wesołych, pogodnych, rodzinnych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie pani minister. A ja pozwolę sobie zapytać rodziców obecnych tu na sali. Może pani odpowie na pytanie, jak ważne dla was są te udogodnienia, o których mówiła pani minister? Dziękuję bardzo, szanowna pani minister. Panie minister, panowie wiceministrowie, bardzo dziękuję. Myślę, że większość rodzin, które tutaj znajdują się z nami na sali, zgodzi się z tym, że właśnie obecność zarówno w rodzinie dla rodziców, którzy wychowują dzieci, jak i w świecie zawodowym jest tak samo cenna i ważna. I my jako rodzice bardzo chcemy być obecni zarówno w rodzinach właśnie, jak i w tych naszych aktywnościach zawodowych. Dlatego tym bardziej ja osobiście cieszę się ze wszystkich wdrażanych rozwiązań przez rząd polski ostatnich lat, które umożliwiają nam właśnie, szczególnie mamom, które wracają na rynek pracy, powrót w takich komfortowych warunkach, budowanie świadomości pracodawców, że kompetencje mam są na, szczególnie te społeczne, są na wysokim poziomie, tak samo wysokim jak ich koleżanek, które takiej przerwy nie mają. I my jako rodzice chcemy właśnie budować te silne i zdrowe rodziny i chcemy, żeby ta stabilność nam towarzyszyła. Dlatego bardzo potrzebujemy rozwiązań, które po prostu będą temu sprzyjały. I jednym z takich rozwiązań na pewno jest możliwość zatrudnienia czy powrotu wręcz po czasie wychowywania dziecka na część etatu. I taka możliwość już w Polsce coraz bardziej powszechnie istnieje, jest promowana przez właśnie tutaj panią wiceminister Barbarę Sochę, z czego bardzo się cieszymy. Również to elastyczne podejście dla rodziców do czasu pracy, do momentu rozpoczynania czy kończenia swojej aktywności w danym dniu jest bardzo ważne, żeby móc pogodzić swoje obowiązki właśnie rodzinne, również z tym światem zawodowym. I trzecia taka rzecz, o której myślę, to co jest ważne dla polskich rodzin, to jest takie poczucie stabilności, czyli możliwość powrotu, czy nawet rozpoczęcia pracy w momencie pragnienia tworzenia rodziny przy możliwości jednoczesnego zatrudnienia na okres stały, a nie czasowy. Za te wszystkie rozwiązania bardzo dziękuję w imieniu, myślę, większości polskich rodzin i mam nadzieję, że z nadzieją czekam po prostu na następne, tak samo jak na święta Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani serdecznie za odpowiedź. Szanowni Państwo, rodzina to też dziadkowie i osoby starsze. Polityka prorodzinna utrzymywana jest w duchu solidarności międzypokoleniowej. Jaka jest polityka rządu wobec osób starszych? Na to pytanie odpowie wiceminister rodziny i polityki społecznej, pan Stanisław Szwed.
Szanowni Państwo ministrowie, my mamy to szczęście, że przy tym stole mamy trzy pokolenia, bo są ci najmłodsi, są ich rodzice. No ja, że mam też wnuki, to są mi też dziadkowie, także mamy pełen przekrój pokoleniowy i bardzo się cieszymy, że w ten sposób możemy politykę rodzinną realizować, bo to są ci najmłodsi, ci starsi i ci najstarsi. Polityka senioralna naszego rządu to od samego początku mocne wsparcie dla naszych seniorów. Z jednej strony wsparcie materialne, a z drugiej strony też możliwość aktywnego spędzania czasu przez naszych seniorów, jak również dla tych seniorów, którzy mają najtrudniejszą sytuację, którzy wymagają opieki i różne programy dotyczące wsparcia ich, aby ich życie było łatwiejsze. Oczywiście jeśli chodzi o wsparcie materialne, to ten rok jest wyjątkowy. Mamy rekordową waloryzację, która już jest za nami, prawie 15% z gwarantowaną kwotą 250 zł, ale mamy już też w kwietniu tak zwaną 13. emeryturę, którą już kończymy powoli wypłacanie. To jest też świadczenie w wysokości najniższego świadczenia. Dzisiaj to jest 1588 zł i to jest też to rozwiązanie, które pomaga naszym seniorom. I oczywiście przygotowujemy, w naszym resorcie mamy już przygotowany projekt 14. emerytury, która będzie wypłacana na jesień tego roku, czyli to wsparcie materialne w tym roku dla naszych emerytów będzie na poziomie, tak już pani minister mówiła, ponad 75 miliardów złotych i to jest wsparcie, które należy się naszym seniorom, aby mogli godnie funkcjonować. Ale oprócz tego mamy też programy, które umożliwiają naszym seniorom aktywnie spędzać czas, czyli zarówno kwestia stworzenia dziennych domów seniora, klubów seniora. Mamy już w tej chwili 1200 takich jednostek, które tworzą samorządy i tam nasi seniorzy mogą spędzać czas, spędzać również aktywnie możliwość łączenia też takiego międzypokoleniowego, bo zajęcia również mogą być prowadzone z tymi najmłodszymi i najstarszymi. No i dla osób, które wymagają opieki, mamy program Opieka 75+, dla osób, które wymagają świadczeń opiekuńczych. Mamy też projekt ustawy, który będzie pozwalał na tak zwane usługi sąsiedzkie. To wszystko ma stworzyć możliwość opiekowania się osobami starszymi, osobami, które są niesamodzielne i w ich miejscu zamieszkania, ale też wspieramy tę instytucjonalną opiekę. Czyli wszystkie te działania są skierowane po to, aby naszym seniorom żyło się lepiej, aby mogli godnie spędzać swoją osoby na emeryturze czy osoby starsze. Drodzy Państwo, święta Wielkiej Nocy, spotykamy się przy wielkanocnych śniadaniach. Życzę, aby te święta były radosne, dla wszystkich radosne i błogosławione. Wszelkiej dobroci na cały ten okres świąteczny. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Szanowni Państwo, rząd dba również o osoby, którym w życiu trudniej, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wyrównywanie szans rodzin to zadanie m.in. ekonomii społecznej. Więcej na ten temat opowie wiceminister pani Anita Czerwińska, pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo cieszę się z tego spotkania. Ten gwar daje nam ogrom radości. Bardzo dziękujemy, szczególnie najmłodszym, że możemy dzisiaj spędzić z wami te chwile. Święta Wielkiej Nocy, święta bardzo rodzinne są wpisane w nasz kalendarz także. My jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, można powiedzieć, na co dzień hołdujemy wartościom rodzinnym i wspólnotowym. To właśnie nimi kierujemy się podczas naszej pracy przy tworzeniu rozwiązań ustawowych czy programowych. I w tych działaniach nigdy nie tracimy z pola widzenia tego najważniejszego celu, jakim jest wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Poprawa losu tych, którzy tego wsparcia potrzebują, to jest poprawa ich losu, ale także poprawa losu ich rodzin. Daje to na pewno poczucie własnej wartości, daje to również poczucie wpływu na swoje życie,
ale również pozwala odnaleźć się w tej lokalnej wspólnocie, właśnie w społeczności lokalnej. W październiku zeszłego roku weszła już wspomniana ustawa o ekonomii społecznej, która uregulowała ramy prawne funkcjonującej ekonomii społecznej, ale też zapewniła wiele mechanizmów wsparcia. Podmioty ekonomii społecznej tworzą miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To wykluczenie może być z bardzo różnych powodów, ale najczęściej są to powody niezawinione przez te osoby właśnie. Dlatego jako wspólnota jesteśmy zobowiązani, żeby pomóc im właśnie w odnalezieniu się w nowej roli społecznej, żeby zapewnić im tę reintegrację społeczną i zawodową. Tutaj oczywiście ogromna rola samorządów właśnie w budowaniu też takich relacjach z podmiotami ekonomii społecznej, co też dla nas bardzo istotne, bo wspieramy ekonomię społeczną i jej rozwój, ale także bardzo dla nas ważny jest rozwój usług społecznych, ponieważ to jest, usługi społeczne dotyczą wszystkich obywateli i mają wpływ na jakość ich życia. Wymienię choćby usługi opiekuńcze. One dotyczą zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów. Szanowni Państwo, nie będę, bo nie mamy tutaj może zbyt wiele czasu, ale istnieje bardzo wiele form wsparcia, też finansowego, całkiem pokaźnego, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych na ekonomię społeczną, więc zachęcam wszystkie podmioty ekonomii społecznej do właśnie sięgania po te środki do uczestnictwa w konkursach. Szanowni Państwo, życzę błogosławionych, dobrych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, wracając do tematyki polityki rodzinnej, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, czyli tworzenie dobrego klimatu dla rodzin. Tym zajmuje się Rada Rodziny, której przewodniczącą jest pani Dorota Bojemska, którą proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, niezmiernie się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim gronie z rodzinami, z dziećmi, w licznym gronie właśnie rodzinnym. Rzeczywiście Rada Rodziny jest tym organem, tym miejscem, w którym słuchamy, prowadzimy dialog z organizacjami pozarządowymi, z ludźmi, którzy mają pomysły, wiedzą jak należy ten klimat rodzinny zmieniać, tak żeby stawiał rodzinę w centrum zainteresowania państwa, tak żeby podnosił prestiż rodzicielstwa, tak żeby podnosił prestiż macierzyństwa. Stąd wiele programów, które zaistniały i konkurs Po pierwsze Rodzina, w tej chwili wsparcie klubów rodzinnych, które pierwszy raz kluby rodzinne będą dofinansowane. To wszystko ma na celu właśnie tworzyć kulturę prorodzinną. Nie ma lepszego miejsca dla tworzenia kultury prorodzinnej jak sama rodzina. I dlatego wspieranie rodziny jest tak ważne, bo rodzina jest tym miejscem kulturotwórczym i dzisiaj możemy też to obserwować, to, że dzisiaj jesteśmy przy tych stolikach, od razu wiemy, co mamy robić z tymi zabawkami, jakie strojki tworzyć, to wszystko są rytuały bardzo potrzebne, my je przeniesiemy do domów, my będziemy wspólnie piec, przygotowywać ten moment najważniejszy we wspólnocie, to znaczy także przy wspólnocie chrześcijańskiej, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę Państwu, żeby to był czas wielkiego spokoju, wielkiego czasu dla innych, ciepła, rodzinnych właśnie spotkań, czasu dla siebie. To jest niezwykle ważne i rozmawiając nieraz właśnie na forum Rady Rodziny o różnych problemach, o różnych wyzwaniach, widzimy bardzo wyraźnie, że właśnie relacyjność, właśnie tworzenie więzi, właśnie zakorzenienie w tożsamości jest niezwykle ważne. Jest najważniejszym, najistotniejszym spoiwem kulturotwórczym. Dziękuję Państwu bardzo, życzę wesołych, dobrych, ciepłych świąt i z tego miejsca także dziękuję całemu kierownictwu ministerstwa, z którym Rada Rodziny współpracuje, przede wszystkim pani minister Marlenie Maląg,
za tę współpracę i za to łączenie tych działań oddolnych z rozwiązaniami również systemowymi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani serdecznie. Szanowni państwo, w naszym gronie są też rodziny wielodzietne i ja chciałabym zapytać, o, może tutaj pani, bo widzę tutaj grono dzieciaczków, czy pani na własnej skórze odczuła te zmiany w polityce prorodzinnej, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat? Dzień dobry państwu. My jesteśmy faktycznie rodziną wielodzietną. Ja mam 4 dzieci. Także jest nas dużo i chcę powiedzieć, że przede wszystkim to, co najbardziej odczuwam jako pozytywne w ciągu ostatnich paru lat, to jest przede wszystkim zmiana w podejściu i w ogóle sam fakt, że mówimy o rodzinie jako takim ważnym elemencie naszego życia społecznego, to jest kluczowe. Są oczywiście też praktyczne zmiany, które wpłynęły tutaj na nasze życie codzienne. Ja mam syna, który ma 16 lat i syna, który ma niecałe 2 lata. I tutaj te różnice były dla mnie odczuwalne dosłownie wprost. Na przykład wydłużony urlop macierzyński. To jest naprawdę ogromnie trudne dla rodzica. Było dla mnie, kiedy mój starszy syn po 6 miesiącach już w zasadzie był przewidziany do opieki. Tak, a kiedy spokojnie mogłam z młodszym synem jednak być rok. Też urlop tacierzyński, uważam, że to jest wspaniały pomysł, że takie pomysły powinny być dalej rozwijane. Dlatego, że przyszłością naszego społeczeństwa przede wszystkim jest rodzina, tak, i te młodsze pokolenia. No bez nich niestety państwo i społeczeństwo no nie da rady, tak. I to wspieranie rodziny jest tutaj najważniejsze, tak? Więc ja na pewno odczuwam to bezpośrednio, tak? Jako rodzina. Także bardzo dziękuję też za zaproszenie tutaj i życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Szanowni państwo, my kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za poświęcony czas, obecność i uwagę. Dziękuję państwu przed telewizorami, ale na sam koniec chciałabym zaprosić jeszcze na scenę na chwilę gospodynię dzisiejszego spotkania, panią minister Marlenę Maląg. Zapraszam. Szanowni państwo, nasze spotkanie trwa, dzieci przygotowują ozdoby, postaraliśmy się podsumować to, co jest ważne dla Polski. To polityka prorodzinna, która jest w sercu naszego rządu. Pozwólcie państwo, że w imieniu naszego całego kierownictwa, obecnym tu rodzinom i wszystkim rodzinom w Polsce złożymy jak najserdeczniejsze życzenia, aby te święta Wielkiej Nocy były dobre, kiedy dobro zwycięża na złem, kiedy wiara, nadzieja i miłość daje siłę, rozwijają się pięknie nasze rodziny. Wszystkiego dobrego przy wielkanocnym stole, aby ten czas spędzony z rodzinami wszystkim dał nam siłę i moc i wsparcie i aby Polska była silna rodziną. Dziękuję pięknie.